Dziś to nieużytkowany budynek niemal w samym środku lasu, jednak w ciągu dwóch najbliższych lat ma się to zmienić. Już w 2025 roku w willi Chruszczowa w katowickiej Ligocie powstanie Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej. Zarządzany przez Lasy Państwowe teren został przekazany Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy można było robić w trybie takim ambulatoryjnym. Także to jest głównie idea, żeby tutaj stworzyć właśnie odpowiednie specjalistyczne gabinety fizjoterapeutyczne. A z drugiej strony to, co jest oczywiście ważne, bo zapewniliśmy nadleśnictwo, że będziemy prowadzić działalność statutową. Tutaj także będzie świetne miejsce do nauki fizjoterapii. Charakterystyczny budynek już w latach 70. służył medycynie. Do 1995 roku funkcjonował tam szpitalny oddział dziecięcy. Nowa placówka, która ma powstać, będzie służyła małoletnim pacjentom wymagającym rehabilitacji w trybie dziennym, na przykład po leczeniu onkologicznym. Wizualizacja przedprojektowa zmodernizowanej willi powstawała w uzgodnieniu z Lasami Państwowymi. To jest kilkadziesiąt arów. To jest w większości tutaj budynek, którym istnieje, ale też jest kawałek lasu, część ogrodzona. I jest w umowie zawarte, że ten teren i charakter leśny będzie zachowany. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszy adaptacja budynku, jednak władze uczelni przekonują, że stanie się to jeszcze w tym roku. Całość inwestycji szacowana jest na ponad 27 milionów złotych, z czego ta w obrębie samej willi to blisko 23 miliony. Chcemy zabezpieczyć wszystkich, którzy są leczeni w oddziałach i wymagają tego w oddziałach hematologii i onkologii dziecięcych w województwie śląskim. Obecnie to są trzy oddziały. Mamy nadzieję, że dzięki Ministerstwu Zdrowia uda się doprowadzić też w najbliższych latach do tego, żeby powstało jedno centrum hematologii i onkologii dziecięcej. To tych pacjentów szacujemy, że to jest taka pula około 200, które będą jakby ciągle tego wymagały. Poza fizjoterapią dzieci chore onkologicznie będą mogły korzystać w willi również z terapii zajęciowej, sali integracji sensorycznej czy sali doświadczania świata.